Lato z Republiką, z Republiką Lato. Spotkajmy się może, powiedz co ty na to. Tyle pięknych zdarzeń, spotkania z publiką. Ruszyliśmy w trasę Lata z Republiką. Witamy na największej w Polsce wakacyjnej trasie Lata z Republiką. Witamy po przerwie się z Państwem. Widzimy. No właśnie, co widzimy? Zaraz zobaczymy, bo zaraz ja zobaczymy. Już tutaj usłyszałam na uszko, że zobaczymy naszego husarza, jak tam wojuje. I będą robić jakieś fajne triki. O, to będzie. O, proszę bardzo, ruszy. O, jest, jest i on. No właśnie, już trzepoczą te skrzydła, których wszystkie chorągwie europejskie bały się z przerażeniem. Ol, tam jedzie na tym koniku. Ja jestem ciekawy, ile waży taka zbroja takiego rycerza, husarza na tym koniu, ale to chyba kilkadziesiąt kilogramów. Dużo. Pan Marcin mówił, że tutaj zaraz będzie cały zlany potem, że naprawdę robi się gorąco. Wcześniej wypytałam. Żona mu pomaga, to nie jest żadna czepaczka, tylko to jest kopia 6 metrów. Ja kupiłem ostatnio czepaczkę, muszę to zmienić, chyba z Golubia sobie przywiozę do domu taką 6-metrówkę. To nawet nie będę musiał z domu wychodzić, żeby taki dywan wyczepać. Ale to proszę bardzo, jest chorągiew. Czy jeszcze się trzepie tak dywany? Jeszcze się trzepie, no. Jestem taki, wiesz, lekko vintage. Rozumiem. No tutaj wszystko jest lekko vintage, nawet nasze stroje są lekko vintage. Wjechał do zamku? Czy mi się wydaje? Może coś nie widzę. Właśnie to nam się coś odbija i nie widzimy, ale to w ogóle super zajawka, naprawdę świetna para. Rewelacja. I fajnie, że cała rodzina uczestniczy w takiej pasji. Genialna pasja. Ale genialna my pasja. O pasji innej troszkę dzisiaj też porozmawiamy. No pasji do historii, pasji do spotkań z ludźmi. Pan Stefan Borkowicz, prezes zarządu oddziału PTTK w Golubiu Dobrzyniu jest naszym gościem. Witamy pana bardzo serdecznie i dziękujemy za takie ciepłe przyjęcie tutaj. Bardzo panu dziękujemy. Jest nam ogromnie miło, że tutaj możemy być razem z panem. To my też jesteśmy dumni, a ja w szczególności, że możemy tak szacownych gości powitać. Tu jest szorsko, ale gościnnie po rycersku. Także wrota Zamku Golubskiego dla wszystkich gości są otwarte całą dobę i przez cały rok. Także serdecznie Państwa witamy i przybywajcie na Zamek Golubski. Tu jest co oglądać, tak, i się Państwo. Dzieje cały rok. No właśnie mówi pan, że się dzieje, więc co tutaj się działo i co dzieje się teraz? Co oddział PTTK tutaj organizuje? O mamuniu, teraz tak, ja przypomnę, że to tak, chciałbym to zacznę, panie redaktor, to zacznę od XX wieku. Otóż w XX wieku Zamek Golubski słynął z turniej rycerskich, czyli mielibyśmy rycerzy konnych. W tym roku odbył się 49. turniej, wielki turniej rycerski międzynarodowy. Zacznie. Gdzie uczestniczyło kilkanaście państw od Australii, po Szwecję, po Norwegię, po Francję, po Włochy, tu na tym Zamku Golubskim. Także tu była kolebką, Golub Dobrzeń był kolebką turniejów rycerskich. I to się działo w XX wieku. W XX wieku też słynął Zamek Golubski z słynnych bali sylwestrowych. Zresztą do dzisiaj jest utrzymana tradycja, że mistrz Polski jest duchem Anny Wazówny i swoją urodą straszy przybyłych gości na Zamek Golubski. Czyli tak jak nasza waćpanna Natalia. Tak, także. No to już wiem, kto na Sylwestra będzie. O, na pewno. Z przyjemnością, jakby przyjęła zaproszenie, to już dzisiaj takie zaproszenie w imieniu całego zarządu oddziału składam tutaj. Serdecznie na dziękuję. Ja nawet wczoraj właśnie z panią Natalią widziałam to miejsce, z którego wychodzi ta właśnie atrakcja w postaci mistrz. Bo tam jest taka malutka komnata zamknięta po prostu i wychodzi zza drzwi, ale to nie są byle jakie drzwi, Karol, bo to są drzwi takie pomalowane. Ja ci potem je pokażę. Dobrze, no, dziękuję. I takie schody wysokie i strome są. Także to był XX wiek. Przenosimy się w XXI wiek. Otóż chcę powiedzieć, Zamek Golubski różni się trochę od innych, bo stowarzyszenie jest właścicielem tego Zamku Golubskiego i wokół zamku ziem kilkadziesiąt hektarów. Natomiast w związku z tym musimy na każdą złotówkę zarobić sami, bo dotacji po prostu czy z budżetu nie mamy. W związku z tym w XXI wieku została działalność rozszerzona dzięki pomysłom różnym, ale przybyło nam na przykład rycerzy mechanicznych.
Co po tym myślicie? Rycerze mechaniczni, taki tak. Nakręcany jak? A, to w związku, tak. A to są rycerze mechaniczni. To jest na przykład zlot starych ciągników i maszyn, gdzie przyjeżdżają nasze stare Ursusy, stare Landsbuldoki, najstarsze ciągniki i pierwsze mobile, jakie w ogóle były wyprodukowane mechaniczne rzeczy. Mało tego, to wszystko się udało połączyć z festiwalem pieśni i tańca ludowych tu z regionu golubskiego. I te panie, tak jak tutaj pani Natalia, przecudnie wyglądają na tych starych Landsbuldokach, gdzie przecudne zdjęcia. Tysiące ludzi przybywa, żeby to zobaczyć, a szczególnie to jest interesujące, jak przychodzą dziadkowie z wnukami, bo opowiadają, a tu wyjdziesz maszyna do młocenia, a tu taki ciągnik był i tak dalej. Większość robi oczy. Czyli mówimy o rycerzach mechanicznych. Także rycerze mechaniczne to za chwilę będzie zlot samochodów amerykańskich, będzie zlot Volkswagenów i te Volkswageny, konkurencja jest taka, kto najniżej trzyma, ma najniższe podwozie, kto najgłośniej strzela silnika, no, są takie konkurencje. Podoba mi się ta konkurencja. Tak. I chciałbym powiedzieć, i mamy teraz już rycerzy rowerowych. Rycerze rowerowi. Zaraz będą na prostkach. Otóż ci rycerze rowerowi, początki zaczęły się jeszcze za olimpijczyków z Barcelony, między innymi Grzegorza Piwowarskiego, który tutaj rozpoczynaliśmy te wyścigi. W tym roku przybyło tu na zamku, bo wyścig się nazywa Szlakiem czy Drogami Królewny Anny Wazówny. I wyścig czteroetapowy, przybyły, zgłosiły się 43 państwa, kobiet z Azji, Afryki, Europy i tak dalej. Sobie wyobrażacie, w tym Golubiu, w tym niewielkim zamku, musimy tutaj to wszystko zorganizować. Przybywają kobiety, mężczyźni też przybywają, bo to są damy eleganckie na tych rowerach, dostojne. I rzeczywiście jest na czym oko zawiesić. Myślę o rowerach, nie oczywiście. Ale panie Stefanie, oni wszyscy są tak poprzebierani jak my dzisiaj i oni na tych rowerach tam zasuwają? No w sportowych strojach są, dlatego panowie jeszcze bardziej są zainteresowani. Także i teraz my przejdźmy jeszcze szybciutko do rycerzy pieszych. Otóż chcę powiedzieć i poinformować i wszem obec ogłosić, że jedyny bieg o wschodzie słońca jest na Zamku Golubskim. Bieg rusza o 4:25 w przejściu z wiosny na lato, któregoś czerwca. I wszyscy ruszają w momencie, kiedy wschodzić zaczyna słońce. Armaty zamkowe dają na start ognia i ruszają setki czy prawie tysięcy fascynujących biegaczy, którzy są zafascynowani tą ideą, że muszę wstać o wschodzie słońca, przybyć na ten zamek i ruszyć. Czyli też w tym jest sporo rycerstwa. Genialne. Panie Stefanie, czy dzisiaj odpalimy armatę? Tak, z przyjemnością. Czekałeś na to? Tak. Patrzyłem tutaj gdzieś. Bez armaty nie mogę spać. No, spicicowej nie odpalimy, bo jest skierowana na Toruń i moglibyśmy tam coś uszkodzić. Marszałek by mógł mieć pretensje. To będziemy grzeczni, będziemy obiecujemy. Grzali w drwęce. Tak, tak. Ale wspominał pan, panie Stefanie, o tym, że przyjeżdżają rycerze z Australii na przykład. Wczoraj widzieliśmy łuczników z Indii, z Brazylii, gdzieś jeszcze też z jakiegoś egzotycznego kraju. No tak się zastanawiam, rycerz z Australii, skąd oni w ogóle wpadli na taki pomysł, żeby stamtąd lecieć do Golubia, do Obrzynia, tak, i być tutaj jako rycerz? Tutaj mało. Chcę powiedzieć, że tam między innymi jest dama, Sara Hay, która często wygrywa turnieje jousta, czyli tych ciężko zbrojnych, którzy na tych zbrojach kopiamy, najeżdżają na siebie. Ona potrafi z tymi mężczyznami wygrywać, z Francuzami, ze Szwedami, z Polakami i tak dalej. Jest niesamowita. Ostra babka. I cała ta grupa przyjeżdża. Dwóch braci Kanadyjczyków. Oni jakby nie przyjechali do Golubia, byśmy ich nie zaprosili, to
to koniec. To po prostu byłaby to obraza i wojna kanadyjsko-polska. Tego byśmy nie chcieli. Tak. Także, szanowni państwo, tam w Australii najprawdopodobniej kangury już na okręty i do domu, bo tam rycerze w tej chwili latają. Albo kangury i w zbrojach przyjadą następnym razem. A w Kanadzie po prostu już klonowy syrop się robi za pomocą takiego oto miecza. Ale zerknijmy jeszcze, panie Stefanie. Natalia przechadzała się wczoraj po tym pięknym zamku i zerknijmy jeszcze na to, co ona w tym zamku zobaczyła. No, proszę państwa, zapraszamy na komnaty. Panie Natalio, kolejne miejsce na mapie zamku. Co to za miejsce? Jest to kaplica zamkowa, czyli właściwie patrząc z perspektywy średniowiecza najważniejsze miejsce w zamku. W tym miejscu funkcjonował ołtarz, sama kaplica była pod wezwaniem Świętego Krzyża. No i mamy tutaj oczywiście charakterystyczne sklepienia gwiaździste, charakterystyczne oczywiście dla gotyku, dla przełomu XIII i XIV wieku, a więc momentu budowy zamku. Powiedziała pani, że był tutaj ołtarz, teraz widzimy obraz. Co to za obraz? Tak, obraz myślę, że łatwo rozpoznawalny. Jest to kopia bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki. Oczywiście mniejsza od oryginału o kilka razy. Ona ma wymiary 3 metry na 1,40 m. Jej autorem jest pan Tomasz Jaksa-Kwiatkowski, artysta z Warszawy. Namalowanie tego obrazu zajęło mu 9 lat, ale jak widać, myślę, że udało się bardzo dobrze. Udało się bardzo dobrze i miejsce honorowe. Jak najbardziej. Tak. Pani Natalio, obok obrazu widzimy miecz. Co to jest za miecz? Jest to też replika szczerbca, czyli miecza koronacyjnego królów Polski. Też dość ważny artefakt. No, my mamy tutaj replikę, też zresztą wykonaną przez pana Tomasza Jaksy-Kwiatkowskiego. No, czyli kolejne miejsce za nami i zapraszamy dalej. Z kaplicy przenieśliśmy się do dawnej sali obrad. Pani Natalio, no dużo tutaj możemy zobaczyć i obrazy, ale co tutaj mamy, bo to mnie najbardziej zaciekawiło. Właściwie główną częścią tej sali jest ten portret, a na nim oczywiście Anna Wazówna, młodsza siostra króla Zygmunta III Wazy, która zarządzała starostwem golubskim w XVII wieku. Była osobą wykształconą, bardzo dla zamku ważną. No i co istotne, to nie jest taki zwykły portret, to tak właściwie są drzwi. W momencie, kiedy mamy na zamku bale sylwestrowe, to właśnie z tego przejścia, krótko przed północą, wychodzi duch Anny Wazówny, ukazując się gościom, a jest to zazwyczaj duch w postaci aktualnej Miss Polonia, Miss Polski, bądź ewentualnie którejś z wicemis. No to ciekawa niespodzianka dla uczestników. Jak najbardziej. To już właściwie można by rzec też nasza zamkowa tradycja. No to te tradycje są coraz bardziej nowoczesne. Jak najbardziej. Tutaj mamy wiele fotografii. 400-lecie przyjazdu króla Zygmunta III Wazy do Golubia. Tak, no nie da się ukryć, że na zamku sporo się dzieje, mamy sporo wydarzeń. W ubiegłym roku faktycznie obchodziliśmy 400-letnią rocznicę przyjazdu króla Zygmunta III Wazy do Golubia wraz z dworem. Właściwie był z wizytą po prostu u swojej siostry, która, tak jak wspominałam, zamkiem golubskim w XVII wieku zarządzała. Co ciekawe, na pamiątkę królewskiej wizyty odlany został dzwon, który do dziś znajduje się w wieży golubskiego kościoła. Pani Natalio, gdzie teraz zmierzamy? Jaka sala, jaka komnata na nas czeka? Zaproszę teraz państwa do komnaty dziedzictwa kultury polskiej. A no to idziemy. Proszę bardzo. Zobaczyłyśmy bardzo wiele obrazów. Pani Natalio, co to są za obrazy? Co one są to znaczą? Repliki bądź rekonstrukcje tych obrazów, które niestety zaginęły, które zostały wywiezione w czasie II wojny światowej. Są to obrazy, które faktycznie były w polskich muzach czy też prywatnych zbiorach przed wybuchem II wojny światowej. Natomiast współcześnie faktycznie grono polskich artystów
artystów, malarzy postanowiło przywrócić pamięć o tych obrazach i faktycznie utworzono właśnie na Zamku Golubskim Komnatę Dziedzictwa Kultury Polskiej, nawiązując właśnie do tych obrazów, które gdzieś na świecie pewnie są. Gdzieś na pewno są, być może. Myślę, że to dobrze mieć nadzieję, żeby kiedyś do nas wróciły i być może zastąpią te repliki. Jak najbardziej. Idea jest taka, żeby faktycznie jak największa liczba turystów na te obrazy popatrzyła, zapamiętała, a być może w przyszłości dzięki temu łatwiej uda się właśnie poszczególne obrazy odnajdywać, tak żeby wróciły właśnie do polskich muzeów. Niech wracają. To właśnie ważne, żebyśmy zobaczyli, jak drogocenne dzieła zostały nam po prostu skradzione. To był, pani Natalio, ostatni przystanek na naszej trasie. Bardzo pani dziękujemy za wycieczkę, za pokazanie nam i naszym widzom tych pięknych miejsc. Drodzy państwo, jeżeli chcecie zobaczyć te komnaty, te magiczne miejsca na własne oczy, to my zapraszamy. Pani Natalio będzie tutaj, z chęcią oprowadzi. My za dzisiaj dziękujemy i żegnamy się. Do zobaczenia. Wracamy do państwa z wnętrza zamku, przechodzimy do naszego pięknego studia plenerowego i porozmawiamy o patronce Zamku Golubskiego, o królewnie Annie Wazównie, a opowie nam o niej Magdalena Święcka, historyk, przewodnik Zamku Golubskiego. Dzień dobry, pani Magda. Witaj, Dzień dobry państwu. Witam na Zamku Anny Wazówny. Serdecznie dziękujemy. No, co może nam pani powiedzieć takiego najważniejszego i najciekawszego tej wspaniałej patronce tego zamku? No proszę państwa, przede wszystkim Anna Wazówna to jej siostra Zygmunta III Wazy. Córka Katarzyny Jagiellonki i Jana III Wazy, najpierw księcia finlandzkiego, a potem króla szwedzkiego, wnuczka Wony Sforza i Zygmunta Starego. A ze strony szwedzkiej wnuczka Gustawa I Wazy. Zapewne państwo kojarzą, że w Szwecji jest taki słynny bieg wazów. To jest na pamiątkę, tak, kiedy Gustaw jeszcze nie pierwszy pobiegł z Salem do Nora po zwycięstwo dla Szwecji od duńskiej dominacji. Ważna rodzina. No i właśnie, bo przenieśliśmy się o jeden wiek. Najpierw krzyżacy budują zamek w Golubiu i właśnie o to będę chciał zapytać. Potem w 422 roku ten jest zamek, bitwa golubska. Kiedy król Władysław Jagiełło zdobywa zamek. I co się dzieje potem? No proszę państwa, po tej bitwie golubskiej oczywiście król zdobył zamek, obsadził polską załogą, przeprawił się przez rzekę Drwęca, a krzyżacy wrócili tutaj na powrót. Zamek w Golubiu... Masz ci los, ale już, teraz się zdenerwowałem. No niestety. Zamek w Golubiu wrócił do Królestwa Polski dopiero po drugim pokoju toruńskim w 1466 spokojnie, roku. Spokojnie. No niestety. Taka historia. No i dobrze. I skąd właśnie Wazówna się tutaj pojawiła? Skąd się pojawiła Anna Wazówna? No proszę państwa, na początku najpierw Anna Wazówna pojawiła się, kiedy król, przyszły król elekcyjny Zygmunt III Waza wygrał elekcję w 1587 roku. I wtedy Anna przyjechała z nim do Polski, właściwie dodana przez ojca, żeby doradzała swojemu bratu. Co jest takim trochę paradoksem, żeby niezamężna kobieta doradzała swojemu bratu. No właśnie, a jak te ich relacje przebiegały, jeżeli siostra miała doradzać tutaj mężczyźnie, który powinien być taki, wie pani, no, odważny i mieć odwagę, żeby właśnie podejmować trudne decyzje, a tutaj kobieta, siostra jeszcze do tego, tak, ojciec wysyła. Czy to wpłynęło pozytywnie, czy negatywnie na ich relacje? Możemy przyjąć, że oni zawsze się szanowali, wspierali i kochali. To, że jedno z nich było innego wyznania, bo obydwoje byli wychowywani w rodzinie podzielonej wyznaniowo. Katarzyna Jagiellonka zostaje przy katolicyzmie. Jan III Waza to jest luteranin, ale on stworzył taką czerwoną książeczkę. Taka religia pośrednia, luteranin z dodatkiem katolicyzmu. Dzieci są wychowywane od początku jako katolicy, ale Anna około 15 roku życia przechodzi na luteranizm. Wybiera religię ojca. To jest świadomy wybór. Rodzeństwo zawsze się szanuje. Nie ma przy nich żadnych zgrzytów. To jest bardzo wyjątkowe. Są tylko we dwójkę. Ich starsza siostra zmarła, jak miała 2 latka, więc oni są tylko we dwójkę. Anna Wazówna pojawia się w Polsce razem ze swoim bratem. I oczywiście od tego momentu zawsze jest przy bracie. Wszystkie relacje, opisy z tamtych czasów ujawniają, że ona jest zawsze blisko niego. Jest oczywiście w Krakowie, no ale jest luteranką.
odprawia nabożeństwa luterańskie, a to się nie podoba. Oj, to się bardzo musiało nie podobać. Król Zygmunt III Waza dostaje taką reprymendę, żeby siostra... Właśnie. Poza tym jest cały czas, żeby Anna wróciła do katolicyzmu, bo to by było wyjątkowe. Albo do Szwecji. Do Szwecji też. No ale... Albo. Tak. Ona wyjeżdża kilkanaścielotnie do Szwecji i wraca do Polski. Ona ma też bardzo dobre relacje ze swoją ciotką Anną Jagiellonką. No przecież ona się starała, żeby siostrzeniec został królem. Anna Wazówna jest taki zapis u nuncjusza papieskiego Puccinego, który pisze, że król Zygmunt III Waza ma przy sobie siostrę. Mocniejsza głowa niż on sam. Czyli... Jednak te kobiety, widzisz, tutaj rozmawiamy od rana, tak, że tutaj tak, one mają tę siłę. Kobiety mają duże znaczenie. Powiedzmy, za każdym silnym mężczyzną stoi kobieta? Tak jest, to by się zgadzało. Pani Magdo, ja jeszcze chciałam właśnie dopytać o to, co pani już powiedziała, że niezamężna kobieta wysłana właśnie za bratem, jak ten fakt, że ona nie wyszła za mąż, dlaczego nie wyszła za mąż i jak to wpłynęło na jej rolę tutaj na dworze królewskim? Powiedzmy tak. Ona miała bardzo wiele propozycji małżeńskich. Był taki pomysł, żeby połączyć ją węzłem małżeńskim. Jej ojciec miał takie pomysły, Jan III Waza, z Habsburgami. Macier Ernest Maksymilian, ale to są katolicy. Anna Wazówna nie chce odejść od swojego wyznania. Nie chce tego pomysłu, który też był sugerowany, że Zygmunt III Waza zostawi tron w Polsce, ona zostanie tutaj z którymś ze Habsburgów. Niestety. A dlaczego ona znalazła się tutaj właśnie w Golubiu? No właśnie, dojdźmy do tego. Dojdziemy. Są propozycje jeszcze od bratanków Stefana Batorego. Też nic nie dochodzi. Bardzo długie traktacje małżeńskie z Janem Jerzym Hohenzollernem, księciem Korniowa do 1608 tak. roku. Jest nawet zaplanowana data ślubu. Ten akurat był jej bliski wyznanie. Dobrze, Dobrze. Niech ona się wreszcie tu znajdzie. Dobrze. Najpierw w 1604 roku pojawia się w Brodnicy. Dostaje starostwo w Brodnicy. O. To jest ewenement, że siostra króla dostaje starostwo, a w 1611 starostwo w Golubiu. I przy każdym ze swoich zamków ma ogrody. Nie tylko takie warzywne, kwiatowe, ale ma typowe ogrody zielarskie. Jej ogromna pasja to jest ziołolecznictwo. I medycyna niekonwencjonalna. Przy każdym ze swoich zamków ma apteki, laboratoria, gdzie sama przetwarza medykamenty. Bada rośliny, ich botanikę. To jakby się pojawiła u mnie w lesie, to mogłaby być moją żoną. Oczywiście by przeszła na katolicyzm. To sobie tam u ciebie. I wszędzie tak, i ona się zajmowała tym ziołolecznictwem tak. tak, że nie wiem, społeczność tutaj lokalna ją leczyła, za to szanowała. Leczyła ludzi, tak. Można przyjąć, że to był jej sposób pomocy ludziom, żeby się zatroszczyć o nich. Proszę zwrócić uwagę, że ona też jak pojawiła się w Golubiu, to jest taki zapis, że ona pilnowała ruchu kołowego i nieczystości, żeby był porządek. To jest silna babka. Czy powiedziałaby pani, że królewna była taką właśnie królewną ludzi, blisko nich, tak. cały czas im pomagała, że mieli do niej dostęp? Bardzo czuła na to, co ludzi spotyka, na krzywdę. Jej wszystkie listy, które ona pisze do brata czy do innych osób, to zawsze się wstawia za konkretnymi osobami. Proszę pomóc, proszę pomóc, proszę pomóc. Wydawała swoje dwórki za mąż bardzo dobrze. Urządzała im wesela. Miała bakałaża, który uczył jej dwórki, co jest też wyjątkowym ewenementem. Bakałaż nostecki był pochodzenia chłopskiego. Nie oceniała ludzi ze względu na pochodzenie czy też wyznawaną wiarę. Dla niej się liczył człowiek i to, co sobą reprezentował. Taka Coco Chanel tamtych czasów. Wspaniała opowieść. Bardzo pani dziękujemy, Magdalena Święcka. A teraz, drodzy państwo, zrobimy krótką przerwę sobie. Co, Karolu, damy odpocząć? Zrobimy sobie krótką przerwę, napijemy się kawki, a państwa zapraszamy dosłownie na minut dwie na reklamy. Zaraz wracamy. A, jeszcze będzie serwis. O, no to parę minut nas nie będzie. Pozdrawiamy was. Do zobaczenia. Do zobaczonka.